Przy okazji planu Hausnera, jak właściwie przy każdej możliwej okazji, słyszymy, że Polska jest krajem biednym i na rozmaite świadczenia i na rozmaite sprawy skądinąd należące do podstawowych obowiązków państwa albo zagwarantowane konstytucyjnie jej nie stać. Nie mogę się, proszę Państwa, z tym zgodzić. Uważam, że Polska jest krajem bardzo bogatym. Jest krajem znacznie bogatszym niż Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i niż większość krajów zachodniej Europy. No bo czy nazwiemy biednym kogoś, kto stawia sobie ogromną willę z gigantycznym basenem, kupuje dwie nowoczesne limuzyny i jeszcze na dodatek przegrywa mnóstwo pieniędzy co roku w kasynie? Otóż tak właśnie zachowuje się nasz kraj. Stać go na rzeczy przeróżne, wśród tego na trzy rządy. Bo tak naprawdę mamy trzy rządy. Jeden to jest ten rząd, który formalnie jest rządem, czyli Rada Ministrów. Drugi to jest kancelaria premiera, w której potworzono departamenty dublujące wszystkie ministerstwa. Trzeci rząd to jest kancelaria prezydenta, w której też stworzono departamenty dublujące wszystkie ministerstwa. Jakkolwiek teoretycznie tylko ten pierwszy rząd ma kompetencje rządzić, to proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy przygotowani na przykład na atak z kosmosu, gdyby pierwszy, a nawet drugi rząd zniknął, zawsze mamy jeszcze jeden trzeci. Mówi się o tym, że prezydent Mościcki, rzeczywiście rządzący Polską, miał dwie kancelarie, cywilną i wojskową, i w obu zatrudniał 60 urzędników. Według Urzędu Statystycznego Europejskiego Eurostat w Polsce pracuje 51% obywateli. Nikt nas pod tym względem nie pobije. 49% Polaków żyje z rozmaitych zasiłków, świadczeń fundowanych przez te 51% pracujących, czy może należałoby powiedzieć jeszcze pracujących. Jest to oczywiście rekord. Rekordzistami jesteśmy zwłaszcza pod względem liczby rent inwalidzkich. Można by pomyśleć, że przeszedł jakiś straszny kataklizm wojenny przez Polskę, bo ze statystyk wynika, że w każdej rodzinie mamy jakiegoś ciężko poszkodowanego inwalidę. Inwalidów mamy 3 100 000 osób, tyle pobiera u nas renty. Druga w tej konkurencji, licząc pośród państw OECD, Norwegia, ma inwalidów dwa razy mniej w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Przeciętny Polak przechodzi na emeryturę 8 lat wcześniej od przeciętnego Amerykanina, 4 lata wcześniej od przeciętnego Francuza. Przeciętny Polak jest 6 razy dłużej na zwolnieniu lekarskim od przeciętnego Amerykanina. Krótko mówiąc, proszę Państwa, na to wszystko nas stać. Rzeczpospolita płaci, co jest oczywistym dowodem, że jesteśmy krajem bardzo bogatym. Zatrudniamy w administracji publicznej według rocznika statystycznego 530 000 urzędników. 530 000 urzędników to jest nieco mniej niż w Belgii. Belgia, która wygrywa pod tym względem w liczbach bezwzględnych na świecie, zatrudnia 800 tysięcy urzędników. No, ale musimy zwrócić uwagę na to, że jesteśmy dopiero na dobrej drodze. Natomiast od góry strukturę udało nam się zbudować taką, na którą naprawdę nie stać nikogo. Francja, która uchodzi za ojczyznę europejskiej biurokracji, zapewne nie bezpodstawnie, zatrudnia około 30 urzędników wyższych w randze ministra, wiceministra bądź podsekretarza stanu. My w Polsce w tej chwili urzędników w tej randze mamy ponad 90 i nie jest to jeszcze nasz rekord, ponieważ swego czasu mieliśmy 120. No ale wtedy rząd był tworzony przez większą liczbę partii i parytety musiały obejmować większą liczbę stanowisk. W każdym razie ciekawe jest to, że Francja uznała, że nie stać jej na to, żeby w każdym resorcie był więcej niż jeden wiceminister. Są tylko dwa resorty francuskie, w których jest dwóch wiceministrów. W Polsce sam wicepremier Hausner, żeby już do niego jako bohatera ostatnich newsów medialnych się odnieść, ma 11 zastępców w randze wiceministra. Jest więc z czego ciąć, jak Państwo widzą. Co prawda cięcia wyglądają tak jak ostatnio w Ministerstwie Kultury, gdzie w ramach planu oszczędności wicepremiera Hausnera, tak jak w każdym innym resorcie, postanowiono zwolnić jednego wiceministra, ale nie był to wiceminister Tober, który dostał wiceministrowanie na pociechę po tym, kiedy przestał być rzecznikiem prasowym rządu. Był to inny wiceminister, który akurat miał inne ponoć zdanie w kwestii reformy polskiej kinematografii.
Natomiast wiceminister Tober jest wiceministrem, który należy do tak zwanej siatki R, jak te 90 kilka osób, o których tutaj mówiłem. Ma służbowy samochód, ma pensję, na którą składa się 11 statystycznych polskich podatników i nie ma absolutnie żadnych obowiązków poza jednym przygotowywaniem ustawy medialnej. Przypuszczam, że w każdym innym kraju przygotowanie ustawy medialnej powierzono by jednemu urzędnikowi, niekoniecznie tak wysokiej rangi i niekoniecznie należącym do siatki R. No, ale nas po prostu na rozmaite tego typu wydatki stać. Stać nas także bardzo na to, żeby wspierać naszą rodzimą wytwórczość, bo to, że wedle roczników statystycznych jesteśmy na przykład czwartym na europejskim rynku, a szóstym w ogóle na świecie producentem wieprzowiny, nie było takie łatwe do osiągnięcia, zważywszy, że w naszym kraju obywatele z roku na rok jedzą mięsa wieprzowego mniej. Ale produkujemy tego mięsa wieprzowego coraz więcej. Udaje nam się to w ten prosty sposób, że rząd funduje skup interwencyjny co roku po korzystnych cenach, na tyle korzystnych, że co roku po skupie interwencyjnym rolnicy zaczynają hodować świnie na większą skalę. Kiedy wyhodują tych świń więcej, wychodzą na drogi, w związku z czym władza przyznaje większe środki na skup interwencyjny, w związku z czym chłopi zaczynają hodować coraz więcej świń, w związku z czym w następnym roku wychodzą na drogi, w związku z czym w chwili obecnej mamy w chłodniach 170 tysięcy ton mrożonej wieprzowiny, co powinno nas napełniać poczuciem mocarstwowej potęgi, ponieważ wszystkie kraje Unii Europejskiej razem wzięte, jak policzyli to wścibscy dziennikarze, mają tylko 130 tysięcy ton mrożonej wieprzowiny. W Wielkiej Brytanii nie stać było na utrzymywanie swojego potężnego górnictwa. W tej chwili w Wielkiej Brytanii pracuje tylko 12 tysięcy górników, ale tych 12 tysięcy górników wydobywa 36 milionów ton węgla rocznie. W Polsce pracuje, w każdym razie jest zatrudnionych, ponad 120 tysięcy górników, czyli więcej niż we wszystkich 15 krajach Unii Europejskiej razem wziętej, ale tu akurat nie grozi nam problem wieprzowiny, ponieważ tych 120 tysięcy górników wydobywa rocznie zaledwie 100 milionów ton węgla. I jest to w sumie radosna dla nas wiadomość, ponieważ dużą część tego węgla sprzedajemy na rynkach światowych, ale żeby sprzedać je na rynkach światowych, musimy dostosować cenę do ceny światowej. Niestety ta cena jest niższa od naszych kosztów wydobycia, około 40 dolarów za tonę, podczas gdy u nas średnio wydobycie, zależnie od sortu i miejsca, kosztuje około 50 dolarów na tonę węgla. Te 10 dolarów dopłacamy do eksportu i jest to bardzo ciekawy przykład dotowania pieniędzmi naszych podatników, obywateli innych krajów, ponieważ w ten sposób my w podatkach składamy się na to, żeby Francuz, Niemiec czy obywatel południowej Afryki, czy ktokolwiek ten węgiel kupi, mógł go kupić taniej dzięki naszej dotacji. Nie wystarcza nam to, myśli się i mówi się również w tej chwili o tym, żeby wspierać pieniędzmi podatników eksport na innych kierunkach, eksport na wschód, gwarantować rządowymi kredytami rozmaite przedsięwzięcia mające promować polską gospodarkę w innych krajach. Więc wniosek z tego prosty, proszę Państwa, jesteśmy krajem naprawdę ogromnie bogatym, bo jak powiedziałem na samym początku, jeżeli ktoś kupuje wielki dom z ogromnym basenem i kupuje dwie wspaniałe limuzyny i na dodatek przegrywa pieniądze w kasynie, no to musi być po prostu bogaty. Chyba że jest po prostu idiotą. Ale to już zostawiam Państwu do oceny.